Dobra, gdzie ja jestem? Już się obudziłeś? Akurat, w sam raz, na rytuał. Mam... Niedługo ciebie żyję, mi bardzo niedługo, okej. Okay. Dobra, nie próbuj niczego głupiego, albo skończ jak jeden z twoich przyjaciół. Tutaj powinien sprawdzić jeszcze raz. Wieża, krew. No już byśmy... Okej, okay, więc... Cholera, wygląda na to, że nie wygraliśmy tej walki. Okej, okay, wygląda na to, że powinniśmy coś zająć, zanim ten strażnik wróci. Wygląda na to, że mamy zrzędze białe łańcuchy. Okej, okay. więc możemy to z siebie zrzucić. Jej, więc zrzucony. Jedny Biedny lok, dobra, dajmy. Nie przeszukali go. Głupi, głupio z ich strony, ale dla nas tym bardziej, będziemy mogli sobie. Zaraz to wszystko zabra. O. Wszystko zaraz sobie zabierzemy. Dobrze. Podnieśmy to. No i co? Pik. Widzę iron bar, który się nam przyda. Dobra. Zabierzmy to. I mamy wreszcie jakąś broń. Super. Zje... Trzeba zjeść jeszcze. Wipić, bo tutaj od razu nam się pojawia. Więc tak, Stone Shard, jest to gra roguelike, turowa. Każdy nasz ruch, wykonana czynność jest jedną turą. Aktualnie trzeba pilnować dużo jedzenia, życia i innych rzeczy. Ale przede wszystkim spróbujemy... Okej, okay, spróbujemy to w takim razie, bo tutaj jakieś są kości. Może coś ciekawego trafimy. Okej, okay. pierśń do zidentyfikowania, przyda się. Okej, okay, jest niezidentyfikowany chyba przeklęty, nie wiem co będzie robił, jak go założyłem. Ale może coś się nam uda później z tego zobaczyć. Na razie spróbujmy... O, jakieś żarełko. Dobra, o tu jeszcze jakieś mamy rzeczy. Okej, okay, weźmiemy drugi. Cholera wie, co tam jest w tym. Tutaj widzę, że też... no, wypadałoby rozwalać skrzynki. No, ogólnie gra jest bardzo wymagająca, może być dosyć ciężka. Ale no, spróbujemy zobaczymy, jak nam wyjdzie. Jeśli łyknie się dobrze ta giereczka, to może będzie coś dłuższego związanego z tym. E, spróbujmy jeszcze zobaczyć, co tutaj może być w tych złokach. No nic, dobra. OK. w takim razie więcej rzeczy raczej nie wyjmiemy sobie nic ciekawego. E, w takim razie ruszamy do przodu. O i rozpocznie się walka. E, tutaj są małe podpowiedzi, bo tutaj tak jest prolog. Prolog jest wstępem i częścią też samouczkiem. Poczekamy, jak on do nas podejdzie. I będziemy mogli. Teraz go zaatakować, u, dobra, unik. Trochę nam zadał obrażeń. Jak widzicie punkt wytrzymałości mamy tutaj. Nie będzie ciężko i pewnie nie odzyskać, ale już mamy lepszą broń. Bo to już jest 12. Armor penetration lepszy, więc możemy wyzbyć się tego. Oczywiście. No, ruszamy dalej, nie ma tutaj dalej siedzieć. Eee, ok, pik. żeby otworzyć. Znaczy? Tu ciekawego jest. No, przecież będzie nam się odnawiać. O, kolejny leży martwy. Jeśli tu jest trapka, łapka znaczy się trapka. Więc musimy użyć. Ila, o właśnie. disarm Więc prawie żeśmy tam weszli, no ale to jest samouczek i on nam zatrzymuje, żeby sprawdzać takie rzeczy. Okej, okay. jakiś pas. Aha, mamy rozwaloną nogę. Więc tutaj jest też przy okazji samouczek. Odnośnie tego, że musimy odleczyć sobie nogę. Więc wypadałoby znaleźć tutaj. Ona podpowiada. Że coś powinniśmy znaleźć tutaj użytecznego w tych skrzyniach wszelakich. Przy, więc no wypadałoby, u nawet widzę, że jest tutaj. I teraz możemy wejść i zobaczyć swoje statystyki i widać, że mamy złamaną nogę. Więc to akurat jak najbardziej bierzemy use. I już noga będzie się leczyła. Ale że mamy trochę bólu, to może jeszcze użyjemy trochę maści i zostanie nam tylko ból. Bo jak spojrzycie na statystyki tutaj, mam dodatkowe nie to, nie to, nie to, nie to i to też, o tutaj jest pain, 33% i dodaje też odpowiednie minusy do morali i tak dalej, więc dobrze byłoby to później wyzbyć się, ale na razie trzeba troszkę się ubrać i wyposażyć, więc bierzemy po kolei co to się da tylko i tu jeszcze mamy rak i zobaczmy co my mamy. Jakiś Crushing, Arcane, Swordik. Wiecie co? Myślę, że weźmiemy tarczę. O, tu jest coś. 200 Sword, okej. Okay. Weźmiemy ten 200 Sword, ale myślę, że pójdziemy w miecz i tarczę i zobaczymy, jak to nam pójdzie. No i będziemy ruszać dalej. Ale, ze względu na to, że jesteśmy trochę ranni, jest tu gdzieś możliwość odpocząć. O, jest rest, więc chwilę odpoczniemy, żeby odzyskać punkt wytrzymałości sobie do maksa. Przynajmniej do tego paska, żeby mieć. O, teraz możemy ruszać. I udało się. O, jest tu przeciwnik już. Więc możemy powoli podchodzić już. Możemy tak poczekać. Niech on się do nas zbliży. Teraz nam nie zostało nic innego, jak spróbować go ubić. Pięknie. I mamy nawet poziom. Nie miał nic ciekawego, ale dzięki temu uzyskaliśmy poziom i będziemy mogli rozwinąć sobie trochę postać. Różne statystyki tutaj będą dawać. Mamy SP1, więc wypadałoby coś, tak. Tu mamy Blockchains, Body Part, Damage. Weźmiemy sobie Blockchains, bo będziemy używać tej tarczy mimo wszystko. Dodatkowo, jeśli tutaj rozwijamy, to odblokuje nam się też ścieżka, tutaj. Ze względu, że mamy tutaj jeszcze jeden punkt, więc można byłoby coś odblokować statystyk ale na razie nic ciekawego tutaj nie ma, więc nie jesteśmy w stanie odblokować, więc przyjdziemy po prostu dalej. Też pokazuje mi, że niby jeden punkt mamy do blokowania więc zobaczmy, może coś z SHIELD, zobaczmy. Co dodaję? Follow effects, move resistance, block chance, dobra, tutaj jakieś odepchnięcie czy coś. Aha. O, możemy coś próbować. Ale nie mogę w sumie. Czyli musimy chyba znaleźć jakąś książkę czy coś, co pozwoli nam mm, nauczyć się tego. Na razie trochę bólu mamy. Mam nadzieję, że ten ból nam przejdzie za jakiś czas. O, no, możemy otworzyć. O, jest książka właśnie. Nie o to chodziło. Chodziło właśnie o księgę. Z ksiąg uczymy się różnych rzeczy. Akurat tutaj nauczyliśmy się strzelania z magii, które się nam na pewno przyda. Więc ja tę magię sobie na pewno rozwinę. E, piromancy. Tak, Piromansja. Weźmiemy sobie i teraz tak. A wezmę, wezmę sobie to. Bo to jest strzelanie na dystans. Nie mam żadnego dystansowego zaklęcia, więc to się nam przyda. E, są też rzeczy na sprzedaż, ale jak widzicie, ekwipunek jest dosyć mały. O, mam tu alkohol. Alkohol się przyda. Dobra, wiecie co, tą broń na wyrzucimy. Nie jest nam potrzebna. A tutaj trzeba będzie otworzyć naszym. Otwieraczem, jeszcze trochę go mamy, skorzystamy z tego. O, jest przeciwnik, nawet. Nie kliknąłem to, co trzeba. Ale trzeba będzie uważać, żebyśmy tego nie popełniali. I jest jakaś nawet notatka. Tutaj możemy przeczytać sobie: O, jakieś dostaliśmy nawet doświadczenie. Chyba wiestuje z tego naszego doświadczenia, z umiejętności. I tutaj mamy dzień. Oczywiście nie będziemy go na razie czytać. Ja już to złożyłem przejrzeć wcześniej. Ogólnie jest motyw, że tutaj wysłana nas ta ekipa, by złatwić tą sprawę przeciwnikiem. O, tutaj, że jest zamknięte, więc nie przejdziemy. Trzeba będzie gdzieś znaleźć indziej przejście. Mapy nie da się przesunąć. Jest wycentrowana na naszej postaci, więc tutaj też nic nie zdziałamy, więc ruszamy dalej. Może coś tu znajdziemy, jakieś przejście jeszcze. Pewnie trzeba będzie iść tą stronę, ale może tego czasu trochę nam minie bólu. I o, właśnie jest tutaj jakaś dziura, właśnie do nią trzeba zejść niżej. Więc nie ma wyjścia, trzeba będzie skoczyć na dół, więc schodzimy. Ok, odblokowaliśmy kolejne miejsce. Zobaczmy, czy tutaj coś ciekawego. O, jest kolejna notka. A tutaj mamy kolejne coś sprawdzenia. O, proszę bardzo, kolejna księga, trochę doświadczenia. Ale nie, nie musimy jej brać. O, i kolejna notka. Tak, read. I read. To jest zawsze jakieś dodatkowe doświadczenie. Wyrzucimy to, bo nie potrzebujemy tego nosić. No i tej księgi też nie potrzeba. Później będzie można homikować, jeśli będziemy już biegać. O, Identification. Przyda się, bo nie. No, robisz to. Bo potrzebujemy zidentyfikować te pierścienie, które żem założył tak. Od razu i zobaczmy. Jest przeklęty? Tak, Curse of Madness. Nie da się go zdjąć. Ok, trzeba będzie później sprawdzić, czy da się go zdjąć. E, tutaj mamy też, zobaczmy. Też, ojej, mamy dwa i to dosyć. No enchantment. To się też przyda do ulepszenia czegoś. Hmm. Click Max Health Threshold. Aha, jakieś plusy i minusy są. Nie jest tylko tragedia, ale już tego nie zdejmiemy. Trzeba będzie znaleźć rzeczy, które nam pomogą się pozbyć tego. Jak na przykład tutaj mamy kolejny wzwój i tu mamy kolejny zwój do identyfikacji. Więc zobaczmy to Który tu bardziej daje. Magic Resistance, Sanity Chance. No, wyczyścimy to. Żebyśmy mieli... Oj, tu teraz mamy tylko healing capacity i healing No i bardzo dobrze. Tu wszystko mamy wyczyszczone, zebrane. Możemy schodzić w sumie niżej. Zobaczymy jak to nam dalej pójdzie. I tak, kolejna miejscówka, parę rzeczy rozwalić i tu jest koniec samouczka, tak zwanego, już nie będzie odpowiadań aż takich, więc trzeba będzie się pilnować i uważać, o, tu już widzę przeciwnika jakiegoś, poczekamy, o, teraz możemy go rozstrzelać z naszymi ognistymi pociskami, I idealnie, udało się, poczekamy chwilę i strzelimy jeszcze raz tego, o, o, tu widzę, że kolejny, latuje do nas. Poczekamy chwilę. Okej, okay, wpadł. Bardzo dobrze. Możemy go znowu ciapnąć. Okej. Okay, załatwione. Ładna jest animacja. Jest prosta. Więc można sobie popatrzeć ładnie. Okej, okay, ta strona u, tu jest kolejny. Hmm, jeszcze trochę musimy podejść. Walnijmy w niego. Zobaczymy. Okej. Okay. Jak prawym klikniemy, jest Inspect, może zobaczyć. Health mam 50, jakie jeszcze ma inności. Lepiej do niego nie podchodzić, bo może zaatakować. Poczekajmy, wystrzelimy w niego znowu. zobacz, inspekt Inspect. 5% życia zginą. Możemy teraz. Uuu, po... i tu już widzę, że jest jakiś niebezpieczny przeciwnik. Więc trzeba będzie się troszeczkę odsunąć, właśnie. O, dobra, zeszło, bo to blokowało zaklęcia. Więc troszkę się odsuniemy, zanim do teraz podejdzie. No, troszkę tak ucieczka, żeby go strzelić z, z dystansu. No, poczekamy, niech podejdzie. I już teraz staram tylko walka z bliska, ale w miarę ładnie uniki. No, idą. Trochę otrzymujemy jednak tych obrażeń, ale udało się leży. Zobaczmy w takim razie. Nasza broń też się psuje, więc trzeba będzie uważać, żeby się nie spsuła zbyt szybko. Zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy. Antitoxina. To się przyda do leczenia naszych użyć, bo niektóre zakręcia, znaczy zakręcia, niektóre przedmioty będą powodowały, że będziemy otrzymywać jakieś tam negatywne rzeczy, jak na przykład toksykacja naszej postaci, więc to wypadałoby wtedy łyknąć, W razie czego? Żeby nie mieć już tego. Tworzymy, O, proszę bardzo. Od razu przycisk na start. No, jeszcze bije z bliska. Poczekajmy, niech podejdzie. O, teraz możemy go zacząć ciekać. Możemy zobaczyć, co on jeszcze ma. Jeszcze chwilę, zanim będzie mógł go używać. Więc mam nadzieję, że uda się go w miarę pokarać. Okej, okay, przeciwnik jeszcze tam z tyłu dostał. Na razie idzie dobrze. Okej, okay, leży. Jeszcze szczur. Ładnie. U, niezidentyfikowany Tylet. Okej, okay, możemy teraz przejrzeć pozostałe rzeczy. No, jeszcze nic nie ma. Mamy tu jakiś bojowy łuk. Okej. Okay. Weźmiemy, chociaż nie wiem na co mi, bo tutaj nie mam strzał, bo nie wziąłem. O, tutaj widzę, że jest. Oj, coś nie mogę kliknąć sobie. A, puste jednak. Możemy trochę poczekać. Zrobić sobie resta, żeby odpocząć trochę, odzyskać trochę wytrzymałości, energii życiowej. Wystarczy. Tyle wystarczy nam. Patrzmy. O, otworzymy. U, jest dwóch. Poczekamy, niech podejdą. U, ten go uderzył nawet. Dobra, dostał trochę. Możemy się troszkę wycofać. No. Będziemy raczej próbowali walczyć w jasnych miejscach, żebyśmy mieli jak najłatwiej, ze względu, żeby przeciwnik do nas zbytnio nie mógł dojść. Teraz mamy okazję. U, zobaczmy go. On sobie jeszcze jakąś moc, więc trzeba będzie uważać. Dobra, podpalił się idealnie. Możemy trochę poczekać. U, on się leczy każdym ruchem, więc poczekajmy. Teraz już bajka z bliska. Ładnie, krytyk wszedł. Jeszcze spróbujmy go podpalić. Ach, nie wyszło. No, trochę już jest trudniej, ale leży. Znaczy, milicia fail. Co to tu miałeś, to ile bij? 23, crash damage. No, niezłe. Curaisy gorszy, no ta broni też nie jest zbyt dobra. Tu mam jakiś sztylet, którego nie zidentyfikujemy na razie. Ze względu, że nie mam możliwości jako taki... No bo homemade, weźmy go w razie czego. Tu jest też drugie do złożenia. Możemy na razie w ten sposób. Próbujemy z tego pobić. Ze względu, że tam widzę, że ktoś jeszcze lata. Trzeba uważać. No, delikatne ruchy wykonywać. Dobra. O. Już widzę, że jest. I on się sam nawet biczuje. Więc trzeba będzie uważać. Poczekamy. O, teraz możemy wystrzelać się w niego. Idealnie weszło w niego. Teraz możemy przesuwać się oczywiście. O, świetny pomysł. Zamknąłem drzwi. Open. A, ty bydlaków. Próbował zaatakować. Dobra. Przesuniemy się jeszcze. Eee, jeszcze jeden strzał z nim go zrobimy. Dobra, dostał. Zobaczmy teraz Inspekt. no połowę życia mu w ten sposób zjechaliśmy. No. Trochę też dostajemy. O i właśnie dostaliśmy heroizm. Dodatkowe właśnie rzeczy dzieją się podczas walki lub innych czynności które dają nam plusy albo minusy. W tym wypadku udało się ubiliśmy przeciwnika. Oczywiście zwiększymy sobie siłę mieć te plusy większe. I teraz zobaczmy. Zaklęć teraz tych nie chcę, o Shields możemy zobaczyć, coś, coś ciekawego, albo w, no właśnie teraz w zależności jaką broń, myślę, że tarcza tam by została, dobrze. Tutaj na dwie tury coś mamy, dobra tutaj pasywna. Exceed damage attack Grant block to power recovery for 3 turns, okej. Okay. Jak atakuje nas dostajemy trzy, to dostajemy 3, większą obronę. E, tutaj mamy coś takiego. Znają się tą broń, jaką byśmy używali. Meses, dachery, access, Wordy. Jakieś tu handy, taksys też nie. E, no. lity też nie. Dobra, w takim razie. Zmienię sobie chyba na ten SWORD, Zobaczmy co tutaj mam ciekawego. E, Okej, okay, tu możemy zrobić, że nie ma onuników. O, tutaj 200 sword. Dobra, tutaj co mamy? Parowanie. 200 sword też. Hmm, Staram się, czy nie pójdziemy w miecz dwóręczny, chociaż tam chyba go nie mam. Właśnie, nie mamy go, więc to bez sensu. Dobra, pójdziemy w tą tarczę, pójdziemy, spróbujemy robić bardziej tarcze. Shields, zobaczmy umiejętność. Później, tutaj co bym. Last Bastion. Ok, zobaczmy w takim razie to Rise Shield weźmiemy. Więc mamy kolejną umiejętność do walki. O, jesteśmy już trochę odwodnieni. Będziemy, bawem zaraz się napić czegoś. No i akurat 200 sprawił się w tej chwili. Ach, jak wzięliśmy skila, nie? Dobra. Będziemy kombinować. Tutaj pułapki nie ma. Zobaczmy, czy. O, locked. I tu statuetka. Hmm. O, złoto. Bierzemy. I scroll identyfikacji. I jakaś róż. A na razie nie będziemy nic z tego brać. Ale trzeba walczyć tym, co mamy. Dobra, tu trochę pobijemy. Nie będziemy marnować, się na razie, wytrychu. W ten sposób też można. A tu właśnie tego się obawiałem. Dobra, jeden leży. Okej, okay, ten też leży. Patrzmy, tutaj coś znajdziemy. O, kufel. Kufel nas nie interesuje. Zejdziemy tu troszkę niżej, żeby tego walnąć. U, nie trafione. Czekajmy trochę, zanim podejdziemy do niego. A nie będziemy podchodzić, jak możemy go pięknie w ten sposób zaatakować. I padło, możemy go teraz ukatrupić do końca. Dobra, tutaj widzę, że jeszcze jest coś. Ale wypadałoby wypić coś. Zobaczmy w takim razie naszą postać, jak to wygląda. Mamy już trochę tego i tego. Żywność też byśmy mogli zjeść. Zjedzmy w takim razie i popijmy wodą. No, to już udało się. Ogólnie może nawet przejść się i być, mieć sytość tak zwaną, która też właśnie zwiększa yy, szybszą regenerację. Ale na razie. Musimy pokombinować w ten sposób. Okej, okay, dobra, podpalił się. Odpalmy sobie tarczę. Teraz właśnie mamy Content Chance większy, Move Resistance większy i Block Chance, więc będziemy teraz próbowali. Ok, troszkę dostajemy. Zobaczmy jeszcze, ile mu zostało. 9% to już powinien zginąć po tym ciosie. No i zginął. Trochę tego bólu mamy. Niedużo, bo niedużo, ale coś tam jednak jest. Łapki nie ma. Zobaczmy, tutaj też pusto. Ok, ale to miejsce mamy przynajmniej zwiedzone. W takim razie tutaj też byliśmy. Możemy w sumie zejść teraz niżej, bo poszliśmy w jedną odnogę, nie specjalnie sprawdzając resztę, a trzeba trochę ostrożniej, o tu już widzę, że jeden jest, ale to jest mało szkodliwy, na razie go walniemy w ten sposób, okej okay, leży, łapki na razie nie widać, dobra uwalony. Tutaj zobaczyć można. Tutaj. O, jest już jakiś przeciwnik. Kim ty jesteś? Ok, on będzie bił z bliska. Więc na razie poczekamy. Niech podejdzie do nas bliżej. O, jest tu zasięgu. Uh -huh, nie trafiłem. Akurat przeciwnicy nie są też idiotami nie pchają się po prostu w płomienie. Będą sprytnie próbować ich unikać. Dobra, pali się pięknie. Jak się będzie palił jest szansa, że szybciej zginie. No i tak się stało. On miał jakiś łańcuch. Czym jest łańcuch? No łańcuch jest bronią, ale jaką? Chciałbym się dowiedzieć, tylko zrobił się troszkę bałagan i trzeba troszkę poukładać nasz ekwipunek, bo jednak nie da się go powiększyć, chyba że w przyszłości można dokupić jakieś księgi. Znaczy, to jest broń. A, słabe. Nie będziemy tego używać. Na razie idziemy w ten sposób. Sprawdzimy co tutaj jest, ok jest paręnaście różnych kółek na księgi, więc można sprawdzić sobie, czy tutaj coś ciekawego. O, mamy tutaj read, kolejne doświadczenie, idealnie. Wieca jakoś można bardzo tanio, więc nie opłaca się zbierać, bo zabierze nam po prostu miejsce. Następne, o proszę bardzo, z identyfikacji, przyda się. Co prawda mógłbym użyć, a użyjemy. Jest przeklęty, no dobra. Life drain, hunger change, hunger improves the bonus. Killing academy temporarily reduces the penalty. Okej, okay. no niby broń, spoko, ale nie na tą chwilę, bo jest przeklęta. Nie chcemy na razie tych minusów, co tam są. Okej, okay, tu mamy kolejne drzwi. Można je spokojnie otworzyć. Powolutku, o właśnie. Więc pyk, pyk, pyk. Odsuwamy się. u uh. sobie close. Się przesuniemy, bo on będzie musiał zmarnować turę właśnie, żeby jeszcze otworzyć to a my możemy w tej chwili pyk, pyk, pyk go jeszcze strzelić idealnie no bo atap jest zblokowany ogniem, więc my mamy teraz okazję się troszkę poprzesuwać i jeszcze go walnąć dobra, ile mu jeszcze zostało Inspekt. 48. I jeszcze mamy możliwość, to się przesuniemy do góry okej, okay, jeszcze walnijmy w niego Okej, okay, dostał i nawet się podpalił. O ty bydlaku. Dobra, teraz spróbujemy go zatakować. Dobra, dużo mu nie zostało. Poczekamy chwilę, niech ten podejdzie. Odpalimy sobie tarczę i powinniśmy... Wmia o, pięknie, ubnik, nieduże obrażenia, pokonani. E, dobra, tylko że my już trochę jesteśmy ranni. Czekajmy chwilę, podleczymy się, na zasadzie odzyskamy punkt wytrzymałości i trochę naszej magii. Dobra, tyle odzyskane. Przy okazji trzeba kontrolować co jakiś czas, żeby sprawdzić, czy na przykład któraś z naszych kończyn nie ma więcej minusów, żebyśmy nie złamali. Więc użyjemy sobie na rękę, żeby odzyskać. Morale troszkę niskie mamy, ale nie ma tragedii. Sanity też. Nie ma jeszcze źle. Tu trochę mamy problem, bo pain mamy spory już. Intoksykacja, pain. Ok, użyjemy. Intoxication nam wszedł, ale mamy teraz to. I intoxication nam zszedł. Jeszcze wypijemy sobie wodę. I jest względnie dobrze. No, statystyki ładnie. Zeszło nam troszkę. Nasze morale, no, nieznacznie, bo nieznacznie, ale się poprawiły i nasz stan psychiczny, powiedzmy też. Możemy teraz sprawdzić tutaj, co jest. No proszę, miodek przyda się. O, lepsza zbroja. Bo nasza dawała 3, ta 5, więc prosty wybór, zmiana. Okej, okay, tutaj już też więcej nie ma. I padałoby pójść teraz w lewą stronę. Tutaj na dół nie szliśmy. Oczywiście też nie chce się rozpędzać, bo w zależności jak trafimy na jakieś przeszkody, może być ciężej lub gorzej. Okej, okay, drzwi. Dobra, wiecie co? drzwi myślę, że zaatakujemy. O właśnie sprawdźmy nasz stan broni. 6 już 6 na 100. Nie ma tragedii. Można troszkę pobić sobie drzwi. Okej. Okay. Dobra, tu jakaś... U, tu coś chyba wlazło i zginęło. O, proszę bardzo, Kraubar. To się nam przyda. Ewidentnie będzie do otwierania. No i tutaj też miód dodaje nam też jakieś czynniki łagodzące pewne lęki. <grym> Okej, okay, tutaj też pusto. O, Pleasant Flade, zobaczmy w takim razie. Hmm, wiecie co, to wyrzucimy. To, tak, my mamy Militia, co ma 23. No to nie, to Militia jest znacznie porządniejszy. A to, co to jest w ogóle? Zobaczymy. Morale. Aha, to są pijawki. okej, okay. Poko opcja. Można się leczyć nawet. O, dobra, tu już widzę pana, którego trzeba potraktować z ognia. Odpalmy sobie to. Niech podejdzie. O, już podszedł. Za dużo to nam nie dało. Uuu. Ale. Okej. Okay. Nie było źle. Jeszcze jeden cios. Leży. Pięknie. Możemy sprawdzić teraz pozostałe rzeczy. O, smarowidło przyda się. Nic tu nie widzę, żeby się coś działo. O, zamknięte, więc. Ale mamy. Łom, U. Fly. No i rozwalone i zebrane. Złoto sobie weźmiemy i to oczywiście też. Ale resztę nie bierzemy, bo to nie ma sensu. Okej. Okay. Tu nic więcej nie widzę, żebyśmy mogli coś zrobić. O, możemy rozwalić tą skrzynkę. Czasami jakieś ciekawe rzeczy mogą wypadać. A tym razem nic, ale ruszamy oczywiście dalszą drogę. Tu jeszcze mamy przejście jakieś. Więc, o, to już tam zmęczenie powoli się zabiera. Drzwi powinniśmy tak samo tym łomem użyć. No i proszę bardzo, udało się. Dobra, widzę, że tu jest już jeden typ. O, próbuję podejść. Dobra, zrobimy tak. Pyk, 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 pyk. Nie, oczywiście drzwi sobie zamkniemy. Ej, Jezu, nie tak miało być. Nevermind. Dobra, przesuniemy się. Ile się da? Żeby do nas nie podszedł za szybko. No, tak, w tu, że podejdzie. Dobra, podejdzie do nas. On już się, możemy walczyć. Uch, ktoś nas oznaczył. A i leży, udało się. Nie było tragedii. Więc możemy ruszać dalej. O, tu jest skrzyneczka pusto. Dobra, mamy jeszcze szafki do zebrania. O, Drugend Toolkill. Ok, weźmiemy. Może się przydać. Zobaczmy w takim razie, tu, tutaj nic, tu jeszcze możemy to rozwalić. I kolejne drzwi i zejście niżej. A tu jeszcze to rozwalić. U, pułapka. Rozłożymy. O nie, wpadliśmy w pułapkę. E Poczekamy chwilę, bo ona puści nas w końcu. Dobra, tyle wystarczy odpoczynku. No ale widzicie, czasami się może nie udać. Miltia Fail to jest 23. Tutaj mamy Spite Club i w sumie nie jest jakoś lepszy, więc nie będziemy go brać. No ale schodzimy niżej. O, no, trzęsienia dochodzą z góry. Obsałem, że wszyscy tam zostali zabrani. Muszę znaleźć tam przejście, cokolwiek. Będzie tam taki problem, musimy go pokonać, ale widzę, że tutaj leży towarzysz. O, proszę, Bordet Axe. Myślę, że to już będzie na pewno lepsze od tego, co mamy. No nie. A no że się niby lepszy. No nie, dobra, lepsza jest slashing, więc weźmiemy to Sayonara. W e, jakim stanie ona jest? na no, 150 dobra. I tu jeszcze korpus, więc o, proszę bardzo, Hełmik. Tutaj Gambeson, znacznie lepszy od tego, co mieliśmy. E, o, kontrakt e, read. To jest właśnie kontrakt odnośnie dostania się tutaj. Chlebek, napitek. Dużo rzeczy, jak widać. To wyrzucimy. Nie wiem, czy jest sens brania po prostu łuku, ale weźmiemy. Mamy możliwość, to czemu nie? Więc to zrobimy sobie w ten sposób. Tylko teraz tak. Będziemy wchodzić zaraz na górę mamy już jakiś tam ekwipunek co prawda nie mamy nic nowego tutaj dodanego Nasza postać dalej nie ma punktów żeby coś można było zyskać no ale ruszamy dalej Jakiś tyle troszkę ekwipunek o proszę bardzo pułapka, disarm. no udało się więc rozwalona no tu już widzę przeciwnik do nas podejdzie podejdzie więc od razu pyw 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 dostał czekamy, podejdziemy sobie tutaj. Nie ma co schodzić na dół, bo przeciwnik z nami zbiegnie. Już kiedyś to testowałem. Więc ono do teraz wyskakuje, obrona. Misował, misował, ładnie pomisował wszystko idealnie, więc możemy ruszać dalej. Po oczywiście w miarę rozważnie, żebyśmy zaraz nie padli. Dobra, jedno rozwalone. O O O rag. Rag się przydać może, gdyż to będzie rzecz, która pomoże nam. No, dobra, tego się zbędziemy. Do opatrywania ran. No, to widzę, że ktoś tu chodzi sobie. O O O jest dobra. Za daleko jest. Niech zrobi, niech zrobi krok do przodu. Pięknie. Teraz możemy go ostrzelać. Dobra. Będzią oczywiście przesuwać się. O, tam jest jeszcze jeden. Więc też troszeczkę do góry do, do nas podejdzie. Nie wyszło tak jak powinno. No to już odczekamy. Niech podejdzie. Dobra, otrzymał. Jeszcze weźmiemy sobie obronę. Teraz możemy walczyć. Uu, walczymy z dwoma przeciwnikami naraz. To może być naszą zgubą. Jak widzicie, już sporo żeśmy otrzymali. Obrażeń. Militia fail. O, to do wyrzucenia. No i tutaj już przybusowy odpoczynek. Bo już sporo oberwaliśmy, jak widzicie. Punkty wytrzymałości poszły mocno. Więc trzeba odpocząć. Odzyskać punkty wytrzymałości. Zobaczyć zaraz nasze rany, żebyśmy mogli to w miarę opatrzyć. Więc teraz zobaczmy. No, trochę ręka nasza oberwała. Niedużo. I nasza noga też trochę oberwała. Spora też niedużo. Ale wypadałoby to jednak użyć. No trochę miejsca mamy mało, ale chyba na tą chwilę, a i to, o, i to właśnie służy do zatrzymywania, tak, tak samo jak bandaż, tylko mniej zajmuje miejsca bandaż zwykły. Zobaczmy, fatyk, jesteśmy zmęczeni, zobaczmy, fatyk. czy możemy coś zmniejszyć nasze zmęczenie? No nie, musielibyśmy po prostu odpocząć, wyspać się, więc na razie musimy biegać troszkę zmęczeni. Skorzystamy z tego, że mamy tu trochę leczenia. Ła! Właśnie to jest to wybiegłem za bardzo do przodu. Nie zwróciłem uwagi na przeciwnika, który gdzieś tutaj właśnie sobie myka. Więc trzeba go jeszcze pyk, pyk, pyk. Dobra. Palimy sobie obronę. I możemy się z nim napierdzielać. Dobra, padł. Short Shortader mnie nie interesuje. Co tutaj mamy jeszcze? Co to jest? Sanity zwiększa, Sanity Chance, morale. Makes you more sober. OK. Zjedzmy. Wodę jeszcze mamy. Więc możemy wypić zaraz sobie. A jeszcze zobaczymy w takim razie jak nasz głód. Nasz głód też. Można byłoby. O. I mamy teraz właśnie satelity. Czyli w sumie tak zwane najedzenie. Więc teraz faktycznie mogę że nam byłoby zrobić resta. Żeby szybciej uzyskać te punkty wytrzymałości. A przede wszystkim to. Czyli nasze punkty wytrzymałości. Żebyśmy mogli i do magii. Okej, okay, tyle wystarczy. Tutaj mamy nika kolejnego, co prawda? O, podpalił się on powinien właśnie pięknie spłonął zginął. uuu, to aż się podpaliło bardziej. Właśnie pułapek nie widzę, przynajmniej moja postać tak tego nie widzi. Co tutaj mamy? Zmniejsza pain. Okej, okay, czyli ból. Przyda się ewidentnie. E Patrzymy dalej. Zobaczmy, co tutaj mamy. Okej, okay, możemy tu skorzystać z naszego łomu. Więc. A play. W sumie można byłoby nawet spłacić się ostrzelanie złoku. U. Ten już wyszedł. Więc możemy spróbować, postrzelać sobie z łuku. Wow! A to nie za każdym razem trafimy? Dobra, teraz wypadałoby zmienić ekwipunek. A, w jest na switch. Dobrze. Podejdźmy jeszcze. O, podszedł do nas pięknie. Zginął. Jeszcze udało nam się. Załatwić typa. Oczywiście broń sobie zmienimy. Okej, okay, tutaj on padł, więc zmiana broni znowu. Porozwalaj. O, właśnie widzę go. Więc trzeba uważnie troszkę. Rozważnie, ale to też nie zawsze wyjdzie. Odpalmy sobie tą tarczę. Wyda się. To kilka tych uników i obrony. Padł. Dobra. Teraz możemy przeszukać sobie ten pokój. Uuu, jakaś tarcza i to nawet nie zła może być. Dobra. W takim razie... Zwójny Fortifying Ridership. ok Znacznie lepsza od tego, co mamy. Więc bierzemy jak najbardziej. To sobie dorzucimy. Przydałoby się ten ból zmniejszyć. Ile mamy go? U-35. Tu mieliśmy to, co zmieszało nam pain. I tutaj jeszcze zmniejszało tak 60, intoxication, sanity, morale. Ok, na razie użyjemy tego. Intoxication co by nam wskoczył, ale tutaj mamy na intoxication, więc use. I teraz trzeba będzie jeszcze drinknąć sobie. No i teraz mamy znowu w miarę wyzerowane. O, tu jeszcze możemy to zabrać. Zmienimy jeszcze nauk. łuk. Zobaczmy, no właśnie, tu trzeba będzie pick, więc Wiecie co? Mieniłbym broń. Aj! Się pojawił jakiś potężniejszy przeciwnik. Kim ty jesteś? Tormentor. Dobra. Spalamy tarcze i liczmy na to, że się uda. U, ładnie. Krytyk wszedł. Pięknie. Jeszcze drugi. No, powiem wam, że tarcza swoje robi. Udało się ładnie. E, zobaczmy. Okej, okay, tu nic nie ma, ale jest jeden do przyjrzenia. E, pusto. W takim razie moglibyśmy teraz górę sprawdzić. No, Rozwalmy do końca. Zmienimy sobie broń. Zobaczmy, czy to jest od otwarcia. Nie, ale możemy użyć naszego łomu. Pięknie. Teraz go spróbujemy troszkę poatakować. Oczywiście nie trafiamy. Zmiana broni. Tarcze sobie zarzucimy. Pięknie jeszcze dostał. Ile mu został? 55. No jeszcze sporo. Uu, mocno sięknął. Ładnie. Udało się. Pięknie. Zmiana broni. Bierzemy sobie jeszcze te stały. No tutaj nic nie ma. Pusto. Pusto. ok No nic więcej tu w tej chwili nie ma. Trzeba będzie powoli iść. Właśnie. Więc też go piekniemy. Okej. Zmiana broni. Dobra, obroniliśmy się tarczą. Pięknie. Ile mu jeszcze zostało? Cztery. Ok, załatwiony. Więc udało się. Patrzmy tutaj jeszcze. Buty, i też do identyfikacji. Eee, identification, dobra. I co to są? No znacznie lepsze od tego, co mamy, więc. Adios. I tu jeszcze coś do rozwalenia. Dobra. Dear Antlers. No to nie, to będzie. Do sprzedania później u handlarza, ale na tą chwilę nie ma sensu. Teraz wypadałoby zejść tu niżej. O, tu jeszcze nie byłem. Więc zmienimy broń. Powolutku. O, tu już ktoś. Właśnie. Próbujemy w niego postrzelać. Mamy trochę tych strzał. Teraz celność mamy... Idealną wręcz. Bardziej trafimy z magii. Dobra, zmieńmy tą broń. Jez, jeszcze nas trafną. Dobra. Oho, kolejny. Dobra, to próbujemy. Z magii nawet. Okej. Okay. Dobra. dobra, widzę, że to zmiana broni, bo to nie ma sensu. Załatwiony. No to co? Trzeba zbierać z powrotem to, co żeśmy wystrzelali. Ok, nic tu więcej nie ma. Zmienimy broń na chwilę. Zbierzmy to, co tutaj leży. I przeszukajmy to. Pusto. Pusto. Uu, jakaś mikstura, nie wiadomo pochodzenia. Enchantment mamy i identification, Dobra, mamy jeszcze jeden. Identification. Intoxication. Intoxication chance. Okej, okay, spoko. Przyda się, jeśli znowu się strujemy leczeniem czymś. Uuu, widzę, że nie sprawdziliśmy i mamy złamaną rękę. Nie pilnowaliśmy tego i tak to jest, ale po to jest właśnie to. I teraz ta łapka będzie się ładnie goiła. Przy okazji wypadałoby użyć na pozostałe rzeczy. O, żeby to szybciej nam poszło. Okej, okay. więc ładnie już się pogoiło. I mamy tu identification kolejny. No okej, okay, przyda się. Nie powiem, że nie. O, kolejna rzecz. Przeczytane. O, tu jeszcze nie patrzyliśmy co jest. nowe. zobaczmy. Tućce, Dosyć im drogie. Tu jeszcze mam do zebrania parę rzeczy. Tu więcej nie ma. Okej, okay, tu następny przedmiot. Zmieńmy broń, bo tu jeszcze parę skrzyneczek widzę, że jest do rozwalenia. Dobra. O, tu widzę, że jest przeciwnik. Ale chyba zaoszczędzimy magię i postrzelamy sobie do niego. Pięknie. Poziom dostaliśmy. No, ładujemy w siłę. Ładujemy w siłę, no bo chcę, żeby mieć jak największy ten blockchain zwiększony. I teraz tak moglibyśmy to Pasywna Edge Full Block Attack Replenish Max Energy. Ok, odzyskiwanie energii. Pójdziemy w tarczę typowo do obrony. To, to już nie będziemy pewnie w stanie wybrać. Ale pasywka nie jest zła. Zbierze. Panie, ja jest to zebrać. A to możesz rozwalić. Tu jeszcze miałby coś do rozwalenia. Dobrze. I co tu mam? Spirmin. Co to jest Spirmin? To jest chyba mięta. Eee, tak. Mięta jakaś. Tu nic więcej nie ma. I to ruszamy dalej. Okej. Okay, zamknięte. Ale po to mamy łom. Żeby robić sobie przejścia. Okej. Okay, tu mamy kolejne zejście. Mam kolejny łom. Akurat nasz łom ma durability 5 jeszcze. A ten ma 10. No to Pff, łomy zamieniamy. Ok, yy, ja jeszcze zobaczę na górze, czy coś jest. Yy, w sensie tutaj, bo tam jeszcze nie poszedłem ani razu, więc wypadałoby to jeszcze sprawdzić. Myślę, może nie tak szybciutko. Gdzie skończy to zaraz tragicznie. No właśnie, tu widzę jest pły, płytka. A, podpaliliśmy się, dobra, ale można wylać wodę na siebie. Fuj, nie dało rady. Trochę się będziemy palić. Dobra. W takim razie zrobimy sobie krótki odpoczynek. Żeby odzyskać trochę tych punktów. O, już jesteśmy głodni, a wylałem wodę. Dobra, trudno. Czy coś tu jest kolejna pułapka? Dobra, na razie pułapki sobie darujemy w takim razie. A, tu kolejna pułapka. O, spearmint to weźmiemy sobie. Zostawimy troszkę, zobaczmy nasze ciało. Uuu, widzę, że lęka dosyć mocno oberwała. I tors też od tego ognia się zajął. Eee, Okej, okay. mam pragnienie, ale nie mam jak go teraz ugasić. Nie będziemy tego jeść, bo nam to zabierze jeszcze bardziej. Eee, czy są jakieś rzeczy, które mi. O, tutaj można, byłoby. Tylko, że będziemy lekko Ok, Okej, no, spróbujemy. Trochę jesteśmy kopiani, ale THIS nam zszedł. Co prawda, PENIFADYK jeszcze nie. O, przeciwnik świetnie. Wiecie co, zmienimy broń. A to będzie głupota, że będziemy niego strzelać. Więc przylejmy sobie z magii. OK. Ach, już nas sięgnął czymś. No zmiana broni. Weźmy sobie jeszcze, zarzućmy. To ładnie się tu udało. Ok, załatwiony. Oj, kurde, kolejny. unidentified. Dobra, nie będziemy tego brać. zobaczmy, stan naszej. U, nasza ręka trochę dostała. Więc podleczmy ją. Trochę bólu jeszcze mamy. Oto to jest. Medicine Drug. Ok, Intoxication Experience. Mam. Ok, fajna sprawa. Zobaczmy, co tu jeszcze ciekawego. Okej, okay, to się też przyda. To możemy wyrzucić. Eee, już nic więcej nie było. Okej, okay, kolejne drzwi zostały jeszcze nam. O, dobra, użyjemy w takim razie łomła. Pyk, o, tego walniemy z czaru. Niech się trochę popali chłopak. Poczekamy, ale zginął bardzo dobrze. Tu też mamy coś do jedzenia. Więc to też się przyda, ale trzeba troszkę poprzestawiać. Czy to wymaga. Okej. Okay. To po prostu możemy użyć na naszym ciele, żeby uleczyć. Więc możemy to zaraz zrobić. W takim razie zobaczmy. Można byłoby na naszą rękę trochę. trochę podleczy. Oho, kolejny bydlun. Poczekamy, niech podejdzie. Teraz troszkę umiejętniej. Nie to, miał być close. się on już się przemieszcza z nami. Ok, dostał. I teraz. Ach, ile on ma jeszcze? No, parę ciosów powinien dostać. Dobrze, leży. Teraz możemy pójść tam zwiedzić, co on tam miał. Ciekawego. A, zobaczmy. Pusto. Przecież sobie jakieś. Ok. Tak jak mówiłem to może nam się przydać później. O. I co? No, jesteśmy znowu lekko odwodnieni. Patrzmy. Open. O, jest przeciwnik. Spróbuję go troszkę opalić. A Spróbujemy oczywiście najpierw troszkę go z naszej romancji porazić. O, dużo to nie zmieniło. Dobra, niech podejdzie do nas. Ile mu jeszcze zostało? 59. Dobrze, uniknęliśmy. Tutaj też. Łoch, tu trochę dostaliśmy, on też. I leży, dobrze. Aby. Osiad. Kolejni. Dobra. Tu trzeba będzie znowu taktyczny odwrót. Auć. Dobra, Podejść do nas. I uu, znowu ból. I zmęczenie, i złamanie. uu. A. Niedobrze, złamanie dostaliśmy, ręki, a już nie mam zbytnio czym się leczyć, mm -hmm. trzeba będzie znaleźć, a nie, jeszcze mamy, dobrze, jeszcze jedno jest, więc leczymy, oczywiście łapkę smarujemy i jeszcze jedno trzeba widzę, że posmarować, bo też trochę sporo berwała, eee. tu już chyba nic więcej, to jeszcze mógłbym użyć, żeby intoxication zmniejszyć, ale mamy na zero, więc nie ma, to co? To wypadałoby. O to jest. Confusion. A, confusion nam doszło jakieś. Dobra. Rozwalone. E, Okej, okay, tu mamy jeszcze. Skrzy... O, skrzyneczka jest. Na... Mamy tego Pikloka, więc możemy. A, trochę złota. Kasy. Może być. Tu gdzieś jeszcze ktoś. Łaził szczury. A, spróbujemy szczury ręcznie dobić. Uła. Nie wiem, czy to jest to, nie zginiemy. Okej, okay. udało się. Ale było grubo. Ok, lik. Zobaczymy. No to są te doleczenia pijawki, prawda? Body Part Condition, Health Efficiency. Dobra, zobaczmy. Już zażyjmy tych pijawek. Można je zjeść? No. Dobra, spróbujemy troszkę pijawkami się podreperować. Dobre i tyle. Więc one trochę nam urżą. Bo sporo oberwaliśmy. Już też byliśmy. Dobra, możemy stąd faktycznie wyjść. Po drodze trochę się przejdziemy. O, dobra. moglibyśmy jeszcze jedną użyć pijawkę, tylko chyba nie wziąłem jej w końcu. To możemy wyrzucić, bo nie jest potrzebne. To możemy. Możemy wypić sobie, że mieć ten plus jeszcze. Więc na tą porę wszystko. Trochę nam się obraz przez to rozmywa. No ale to są skutki brania takich rzeczy. Wydaje mi się, że to szło się tu do góry. Gdzieś tu wyżej. Chyba tu? Nie. Właśnie to jest to, że teraz akurat trochę łażenia. Bo się zgubiliśmy. Lekko, ale tu zaraz powinniśmy odnaleźć miejsce, żeby przejść dalej. Tym bardziej, że to też nie jest. O, tutaj jest właśnie przejście. Trochę udało nam się podleczyć. Co prawda nie udało nam się odzyskać całej tutaj. O, zejście niżej. No, dochodzimy do, powiedzieliśmy, sedna sprawy. I tu jest ostatnia notka. Więc wypadałoby teraz się podleczyć, ile się da. Intoxication. Zacznijmy jeszcze, właśnie, stan naszej postaci. Wypadałoby jeszcze się troszkę podleczyć w takim razie. Naszym maścią tu na rękę dać, tu na nogę dać i tu jeszcze, no, to mamy full, tylko że no mamy niestety ten full thirst, czyli pragnienie. Tutaj co mamy? Co dodaje? Lekkie picie. Morale zwiększy nam... No morale mamy niskie. Spróbujemy w takim razie. W czego mamy jeszcze to. To leczy nam. Ale nie mamy tutaj wtedy, żeby odzyskać. I wątpię, że odzyskali więcej, więc będzie trzeba kombinować. Trzeba będzie walczyć z tym, co mamy, a za dużo nie mamy. Warę, żyjesz? Uciekaj, póki jeszcze możesz. Nie, nie opuszczaj nas! Proszę, pomóż, niech to się zatrzyma. O, nieproszony gość. Mam nadzieję, że zachowam cię na koniec. Ale jak już tu przyszedłeś? Aha, czy ty jesteś jednym z tych, którzy odpowiadają za tą rzecz? Ok. Spójrz dookoła, to jest koniec. Są i twoja dusza będzie służyła w wyższym. Okej, okay, spoko. Ale. Aha. Dobra. Ok, czyli tak, ale jednak, Kord docenia naszą odwagę. Możesz nam wiernie służyć. Odłóż swoją broń. Może oszczędzimy twoje życie. Nie tym razem. Ok, teraz rytuał będzie powstawał się świetnie. I teraz tak. Trzeba będzie unikać tego. Oh. dobra, ja to rozwalić. O, to strzela w nas, właśnie. O, Jezu, kolejny się ocknął. O, Jezu. dobra, leży. Jeszcze mamy chwilę czasu. ja dobra, o, Jezu, kolejny się zrespił. Dobra, ale nie jest tragedia. Dobra. I już prawie to rozwalone. A się, znowu splunąło krwią. Najpierw to nie wchodzić, bo znajdziecie to, to zadaje duże obrażenia. Dobra, jedno rozwalone. Dobrze. W takim razie zostało jeszcze. To drugie. Dobra, trzeba jego najpierw kapnąć. Na no, razie jest dobrze, bo. Jeszcze nam tak nie zadali obrażeń. No poczekajmy, ich podejdzie. Bo ty tam udałeś. Dobra, leży. Czyli tamto robiło brzydkie kuku w postaci. Oj, nie leczcie się. Yy, dobra, dostał. Teraz to rozwalić. Z drugiej strony. Okej, okay, luzik. Myślę, że ogarnę w to do tego czasu, zanim. O, dobra, rozwalonym. Okej, okay, dobra, i co teraz? Wow, do jego głowy wlazła kula i zrobiła z niego gula. Dobra, nie gula. o, opierdzielę. A trzeba będzie uważać. Jesus Christ, dobra. Yy. Ej. Gdzie tu uniknąć? Dobra, tutaj. Hu! Dobra. No, no chodź. Dobrze. Dobra. Uciekajmy. No nie zjadł zwłoki. Bydlun. Nie wolno tak robić. It's, it's forbidden. Dobra. Dobra. Uhu. No, trochę intens, nie? Dobra. Świet, dobra. Przejdźmy tu. Dobrze. I pyk, i pyk. Ile on ma jeszcze? Jest do czterdzieści osiem. nie mam gdzie uciec. Jed. Ała! Tu je, zaznaczył nas. Świetnie. Za bydlak. Dobra. Walnie tutaj w ścianę. Pięknie ogłuszony. Dobra. Teraz trzeba uciekać w drugą stronę. Dobra. Yy, może tutaj chcesz? Je, dobra. Jak się przeleci, chłopak? Dobrze. bo Okej, okay, no, ogień odporny. Dobra. No, dawaj, ziomuś. Dobrze. Wycelowałeś w ścianę, idiota! A teraz myk, myk! I spierdzielamy. No, nie ma takiej tragedii. Myślałem, że będzie ciężej. O, dobrze, dobrze. Niech walnie znowu. Idealnie. I rozwalony. była piechielna przygoda. No, już oczywiście, Weren, mam wiele pytań. Nie czas teraz na pytania. Mamy Stone Shard, czyli ten kawałek. Bierzmy to i uciekajmy stąd, ok? Oni uciekną sobie. No, chciałbym by nie. A nam zostało jeszcze podnieść Stone Shard i tak się nazywa gra. I o tym właśnie jest. I Sylred is Hit. I to było w głowie tego bydlaka śmierdziela, nie? Więc nie. ale udało się. Przeszliśmy to. Teraz stąd wyjdźmy. Butelka. Dobra, kij z tą butelką. Udało się, wydostaliśmy się stąd. Ledwo żywi. Morale to nam upadło już dawno. No ale dobra, trzeba z nimi zagadać. Moje rzeczy, bo moja cała fortuna jestem zrujnowany. Miłość hosta, Rynward, Zamknij się, Bern, Lok, Jorgen nie żyją. A ty płaczesz na takim starym złomem. I to wszystko przez ciebie. Weren to jest nasza postać. Ty myślałeś, że nasi ludzie będą uciekać? Przynajmniej mogłeś mi powiedzieć. To będzie prosta praca tam, jakieś kopanie. Nic nie się o hordzie kanibali, to ma być prosta praca? Czyś ty pozdrawiasz zmysły, zmysły? Myślełeś, żebym cię okłamywał? Gwynel przyrzekał, że ta kaplica, świątynia, seminarium duchowne, hehe, jest opuszczone wiek, przez wieki. Czyli powiedzieć, że twój Gwynel wysłał nas na pewną śmierć? Nie wiem, mam nadzieję, że nie, że to może być jakiś po prostu błąd. Okej. Okay. Ta pomyłka kosztowała życie połowy naszych ludzi. No, to, w sumie, rech. Wiem, mam wiele też pytań, ale uwierz mi, kiedy skończymy ten kontrakt, Gwenel odpowie mi na wszystko. U... Nie Weren. Te nasze drogi się rozdzielają. Nie ma już więcej karawany. Rynwa Achrus, ja wracam do Bryn. Poprzez tyle tych lat właśnie uratowałem wasze skóry. I pomogłeś nam umartować którą sam zostawiłeś. <grych> Zawsze widzieliśmy, co zaparta i gdzie. Hej, okay, czyli. Kiedy ty zacząłeś sobie szeptać z Gwynelem. Nie mogło się skończyć dobrze. Też chcę wiedzieć, co Gwynel ukrywa. I do czego potrzebuje stąd szarcy. I do czego one w ogóle służą. Okej. Okay. Nie mam nawet mniejszy... najmniejszego pojęcia, co to jest. A ty tylko. U ciebie wchodzą tylko pieniądze. A nie ma zapatek, gdy się je Mam dość. Chcesz się wolniej, żeby iść. A my jesteśmy dalej przypisani do kontraktu. I dokończę to. Możecie sobie iść. No i tak się kończy prolog do Stone Shards. No, przyjemna giereczka. Opis przynajmniej względnie mechaniki. Parę momentów było przy szczurach, że czułem, że może być zgon. Co prawda, gra dalej jest w fazie testów i dalej jeszcze nie jest zakończona. Wreszcie ją skończą. No i. Do zobaczenia w następnych jakichś nagrywkach. Hejuu!